Nazywam się dr Mira Modelska-Krycz. Jestem taką 50-50 polonuską, 50% prawda, w Warszawie, 50% najpierw był Waszyngton, później Chicago, co wykładałam na Uniwersytecie Georgetown, ale mam bardzo duże braki, jeśli chodzi właśnie o scenę polską i polityczną, i etniczną. A słyszałam, Pani Brygido, że Pani jest i z Wrocławia, i z Legnicy. Moi rodzice pochodzi ojciec z Nowego Targu, Aha. a moja mama z okolic Białegostoku. Się spotkali w Zgorzelcu, budując kolej w O, latach wspaniale. 50. Mama na imię ma Aleksandra, a tata Aleksander. Kornel Morawiecki był profesorem. Czy przypadkiem nie poznała pani pana Morawieckiego jako właśnie wykładowcę? Pan Morawiecki uczył nas na pierwszych latach studiów analizy matematycznej. Po 81 roku miałam z nim kontakt w ramach działalności NZS-u. A co to jest NZS? Niezależny Związek Studentów. Redagowaliśmy jakieś tam gazetki. Pan Morawiecki przyniósł nam któregoś dnia książki, dwie książki. Pierwsza Janusz Korczak i powiedział: ja jestem dzieckiem Korczaka, co było dla mnie zaskoczeniem wielkim, więc nawet się nie dopytywałam, bo zupełnie inny miałam przekaz wtedy, jeżeli chodzi o los tych biednych dzieci. Druga książka to był rocznik 80, 1984 Orwella. A to bardzo dobre, to miał świetny gust. Kazał nam się zastanowić, czy tego chcecie. Przeczytajcie, czy tego chcecie. Stwierdziłam, że mamy jeszcze 2 lata, więc możemy to odsunąć. Ale pan profesor Morawiecki miał na myśli, czy tego chcecie, w sensie, czy chcecie tego zachodu, bo wtedy Polska, no, była krajem socjalistycznym czy komunistycznym. Książka Orwella, rocznik 84, jak gdyby przedstawia rzeczywistość komunistyczną. To jest tak jak w 1984, więc jeżeli chcecie, to trwamy, a jak nie chcecie, to zmieniajmy. O to chodziło, tak? Miałam taką nadzieję, natomiast widząc, co się obecnie dzieje, no, mam teraz duże takie wątpliwości. Uważa pani, że to właśnie przyszedł ten rok 1984? 1984, tak. Które to były lata? To było w 82 roku, dlatego Aha. taka pierwsza moja myśl była taka, że jeszcze mamy 2 lata do 84 roku. To była bardzo modna książka, oczywiście na Zachodzie. Orwell sam był policjantem i to jest, on był w Wielkiej, prawda, no Wielka Brytania, kiedy on był w policji, to jeszcze była imperium, prawda, Wielkie Imperium Brytyjskie. No i on obserwował strukturę władzy i jak to działa. No i przede wszystkim chyba chodziło o zniewolenie człowieka. My jesteśmy Słowianami i po prostu nigdy nie damy się zniewolić. Można nas zabić, A nie a nie zniewolić. No zniewolić. to bardzo dobrze, bardzo się cieszę. My właściwie to mówimy, jak czujemy. My mówimy to, każda pewnie kropla krwi nam to podpowiada i my to po prostu wiemy. Pan Kornel Morawiecki, pomimo że właściwie był, analiza matematyczna to jest dla wielu taki suchy przedmiot, miał bardzo szerokie i głębokie humanistyczne zacięcie. Ale bardzo mnie interesuje, czy on wam wytłumaczył, kim były dzieci, co to znaczy dzieci Korczaka? Prosił, żebyśmy to przeczytały. Aha. Natomiast to była lektura w tych naszych czasach w Aha, klasie rozumiem. licealnej i mniej Aha. więcej wiedziałyśmy, znałyśmy treść tej książki. Byłyśmy przekonane, że te dzieci niestety poszły, Do zginęły. grasu. Nie chciałyśmy tego poruszać, tego tematu, ponieważ przypuszczałyśmy, że to jest dla niego bolesne, prawda? Kazał Ale nam czy miałoby to przeczytać. dla niego bolesne być? No właśnie, znaczy w ogóle to było dla nas dziwne, bo w książce przekaz jest taki, że te dzieci zginęły. A on nagle mówi: ja jestem dzieckiem Korczaka.
A nie pytałeś się, co to znaczy? Nie, bo miałyśmy, pisałyśmy gazetę, to było, po prostu to było na marginesie. To. Co to znaczy, że właśnie wszystkie dzieci przecież z Korczakiem zginęły, a tymczasem pan Kornel Morawiecki powiedział, że jest dzieckiem Korczaka. Moje życie od małego dziecka było związane z powstaniem, z wojną. Przeżywałem to w ramionach mojej matki, byłem też i kurierem. Po żole Bożu biegałem, przenosiłem meldunki. To będę chciał któregoś dnia dokładnie zrelacjonować i opublikować. Oczywiście, przeciekawe. Tutaj mamy bardzo mądrego człowieka, doświadczonego. Tak. Akurat był przyjacielem mojego serdecznego przyjaciela Bogdana Poręby. Tak. I mi się wydaje, że to możemy zrobić. Z tym człowiekiem widzę, że jest szansa. Teraz, mój ojciec, prowadząc kilka firm, w czasie powstania wywoził dzieci z ramienia AK. Ta sprawa była sfinansowana przez gminę żydowską, która dawała pieniądze i już cała sprawa polegała na tym, jak ci Polacy wywiążą się z tej pracy. No tak, bardzo często elementem walki było przekupywanie. Tak. Przekupywanie SS-manów, przekupywanie gestapowców, to trzeba wyjaśniać, dlatego to trzeba bo współcześni, którzy oczywiście, ale współczesny słuchacz, Polacy, którzy nie rozumieją epoki, nie rozumieją tamtych czasów, jak usłyszą, że dostawali pieniądze, to wygląda na jakąś, prawda, działalność zyskowną. A to jest na pokrycie kosztów, tak, prawda, wszystkich, kogo, SS-manów, gestapowców, kto podleci pod rękę. No i poza tym przecież sam transport miał, tak, swoje koszta. No i trzeba było tych ludzi wyszukać te dzieci. No i To też AK było zostawione, tak, wyszukanie, tak, tych dzieci? Tak, oczywiście. Ach. No to jak się szło po getcie, no to chyba nie było trudno znaleźć te dzieci. Nie bardzo, bo to trzeba znaleźć, szukać. Te dzieci były często zakamuflowane, schowane. Tak. Mm-hmm. W każdym razie to była wielka akcja znalezienia własnego życia, bo paru takich ludzi straciło życie po poszukiwaniu tych dzieci. Tak. I dlatego ojciec wywiózł w czasie tej jednej akcji z 8 dzieci swoją taksówką. Wszystko było opłacone, wszystko było ok, ale przedstawiciele gminy w pewnym momencie powiedzieli, to nie są te dzieci, to miały być dzieci rabinów. Aha. Te dzieci zostały przejęte przez władze żydowskie już na wolności, ale ślad dalej zaginął. I tu właśnie z Brygidą, kiedy zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Czyli ojciec znalazł, uratował, przeprowadził, tak, bo przeprowadzić, prawda, mur i brama, to jest kula w łeb. Ale i to jeszcze 8 dzieci żydowskich. Tak. W związku z czym, kiedy Brygida zaczęła mi to opowiadać, w pewnym momencie dowiaduje się, że on był dzieckiem Korczaka, ponieważ ja byłem na reportażu z rabienia z Bowidu w Oświęcimiu. Zrobiłem kilka tysięcy zdjęć. Czyli pan jest dziennikarzem zawodu? Przy okazji. Aha, wspaniale, no tak, oczywiście. Polskim i australijskim. Jest to moja pasja, bo mnie interesuje człowiek, mnie interesuje wiara moja. Tak. I mnie interesuje przyszłość, bo studiowałem Pismo Święte, studiowałem bardzo wiele przesłań. Po prostu żyję, dlatego będę chciał pokazać pani moje osiągnięcia, które otrzymuję i polecenia wykonania tego. Tak. I te dzieci Korczaka dla mnie w pewnym sensie było dużym zaskoczeniem. Jak to można było zrealizować? Bo wtedy dowiedziałem się o pani Sedlerowej, dowiedziałem się również o doktorze Żabińskim. Co? Bo ja byłem z moją mamą u pana Żabińskiego i pan Żabiński uczył mnie miłości do zwierząt. Nabrałem takiej miłości do zwierząt, że jak ja rozmawiam z motylkiem, to on przylatuje do mnie i on mnie siada na ręku. Ale te dzieci Korczaka. I w pewnym momencie ja to wszystko dowiaduję się, bo moja mama jeździła do doktora Żabińskiego. Te kontakty i układy były bardzo, bardzo ścisłe. Czyli mieszkaliście w Warszawie?
Tak, bo ja pochodzę urodzony, wychowany w Warszawie. A na jakiej ulicy? Felińskiego na Żoliborzu. A, na Żoliborzu, tak. A mój dziadek mieszkał na Marymoncie. Aha. I tam spotkała jego tragedia, bo mój dziadek kazał uciekać mojemu ojcu ze mną, a w tym czasie brygada ukraińska szła z Bielan i wyrzynała wszystkich i zastrzelili mojego dziadka. Mój dziadek tylko wziął szablę. Czyli to było SS Galicjen. SS Galicjen, tak, tak. To wszystko mi siedzi głęboko w sercu, no bo ja sobie często zadaję pytania, dlaczego... Ojciec panu opowiadał, jak te dzieci wyprowadzał z getta. Tak. Prawda? I to była część działalności AK. To świat bardzo mało wie, że teraz jest cały czas taka antypolska polityka i to szkalowanie tomową niesprawiedliwością, bo tutaj po Warszawie nie spacerowali ani Amerykanie, ani Francuzi, ani Włosi, czyli jeśli chodzi o ratowanie, prawda, obywateli polskich, żydowskiego etniczności czy też wiary, to nikogo innego nie było, tylko Polacy. Czyli jako spotkałam pewnego rabina, który powiedział do mnie tak: są takie narody, które potrafią jajko sprzedać za brylant. I też są takie narody, które nie potrafią brylantu sprzedać za jajko. I ja myślę, że my, Polacy, jesteśmy tym narodem, który nie potrafi sprzedać brylantu za jajko, bo to my powinniśmy otrzymywać odszkodowania, my powinniśmy chodzić po całym świecie z podniesioną głową, a jest inaczej. Czyli tutaj zawala z jednej strony rząd na pewno, nieumiejętność prowadzenia wiedzy, prawda, historycznej i nie inwestuje się lub też nie inwestuje się właściwie kształtowanie tej świadomości historycznej, ale do tego przejdziemy. Proszę dalej mówić o tych dzieciach Korczaka. To było opowiadane w domu, bo do nas przychodzili przyjaciele ojca z czasów powstania. Przychodzili też i Żydzi. Ja miałem doktora, który się mną bardzo opiekował. Cuda robił, kiedy zachorowałem parę razy. I ten człowiek postawił mnie na nogi. No, wdzięczność mojego ojca i mojej matki była straszna, ale ja też to widziałem. Również mój młodszy brat też był leczony przez tego doktora. Tak. I tego doktora będę wspominał. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo uważam, że ja mam moralny obowiązek, zwłaszcza po moich studiach biblijnych. Ja nabrałem zupełnie innego stosunku do wszystkich, do wszystkich ludzi, ale ja nie chcę generalizować. To pan jest jak Jimmy Carter, nie? On też studia biblijne. Dla mnie słowo Boga jest słowem nadrzędnym, które przyjąłem od bardzo wielu lat głęboko do serca i tego mam również i owoce. Ale to, co pani Brygida powiedziała, że Kornel Morawiecki powiedział, ja jestem Polaka, dzieckiem Żyda, Korczaka. W ogóle w świecie było dzieci Korczaka w rozumieniu przeciętnego Polaka, czy nawet Żyda, czy w ogóle w świecie by oznaczało, że to są te dzieci, z którymi on poszedł do gazu. Tak. Tymczasem pan Kornel, prawda, był profesorem, żył, miał się świetnie. Także to jak on mógł być dzieckiem Korczaka? No muszę pani powiedzieć, że być może nie był dzieckiem Korczaka, ale sobie uzurpował bycie tym dzieckiem po to, żeby ładnie to zabrzmiało w opowiadaniach. Ale pan też powiedział, że jak AK ratowało dzieci żydowskie, starszyzna, Żydzi zgłaszali pretensje, że ratowali nie te dzieci, bo dzieci, bo które były zaplanowane do ratowania, to były dzieci rabinów. Tak, czy tak miało być. Były problemy armii krajowej. Mógł być dzieckiem rabina? Słyszałem również też potwierdzone ze strony tego doktora, naszego przyjaciela mojego ojca. Aha, i co on mówił? Tak, on właśnie powiedział, że uratowali Polacy, dali gminie tych ośmioro dzieci i to sprawa się zamilkła, rozpłynęła. Po prostu
pieniądze zostały przelane, opłacone. Niemcy dostali swoją działkę i sprawa została zamknięta. I to jest dylemat moralny. Czy Morawiecki uzurpuje sobie bycia tym dzieckiem Korczaka? Ale będąc dzieckiem rabina mógł właśnie zostać ocalony. Ale te 8 dzieci uratowanych nie było dzieci rabinów. Już ta 8 uratowana tak, nie była? Nie była. Aha. No a dlaczego nie była? A dlaczego nie była? Bo już ci Żydzi, jak dostali te dzieci, to już się okazało, że to są nie te dzieci, bo to była wyraźna awantura. Aha, aha. Czyli po prostu AK działało pod na pewno auspicjami czy jakimś kierownictwem ze strony władz żydowskich, bo skąd AK mogło być? Byli subsydiowani, były podane. Czyli ojciec i tam inni, prawda, AK-owcy byli źle poinformowani, skoro wzięli być może, te dzieci. Tak. Albo myśleli po polsku i uważali, że to chodzi o każde dziecko. Tak jest. Bez względu na to, tak czy im jest dzieckiem. Tak. Tego się już dokładnie nie dowiemy, bo to było tyle lat temu. Zaprosiłem ojca. Ojciec wrócił z powrotem do ojczyzny. Mógł zostać, chciałem go zostawić, ale poznał swoich przyjaciół, rozpoznał. W czasie, bo mój ojciec był w grupie rządowej, która jechała do Wielkiej Brytanii, już jechała z całym majątkiem. A w jakim roku? W 1939, tak. Aha. I rozkazem wrócił z powrotem do ojczyzny, no bo przecież znał doskonale Warszawę, znał wszystkie układy, wszystko było. Ale to było po linii wojskowej czy politycznej? Po linii wojskowej. Po linii wojskowej. Organizacja WZWZ. Tak. I wrócił do ojczyzny i wrócił tu cały i przeżył tą całą... Całą okupację. Całą okupację również, to znaczy nie przeżył tej wywózki. Nie przeżył. Tak, no bo niestety akurat była grupa Armii Krajowej żołnierzy, którzy akurat się bardzo szybko skonsolidowali. No i odzyskali wolność i... Ale co, przez ucieczkę? Przez ucieczkę. To pamiętam jak dzisiaj, ja mogę nawet narysować sytuację. A gdzie uciekali? Uciekali z peronu. Tak. Bo ja byłem z moją mamą... To też mówimy o Pruszkowie. O Pruszkowie, tak. Walił ramieniem płot, wypchnął mnie i mamę przez tą dziurę, ale jeszcze przedtem. Było przejęcie broni przez żołnierzy, którzy pilnowali. Ja pamiętam, że zaczęto strzelać. Ale przejęcie broni? Przejęcie broni, tak. Ale kto przejmował broń od kogo? Ci Polacy. Od Niemców? Od Niemców. O. Ale było przejęcie siłowe. To już było uderzenie. Życie i śmierć. Niemcy się bardzo bronili? No, strzały były, ludzie padali, trupy, ale mnóstwo ludzi uciekło. Ta dziura została powiększona. Ja. Aha, czyli AK-owcy. Pilnującym strażnikom, pewnie esesmanom, gestapowcom, tak jest, odebrali broń. Pani tutaj chciała dopowiedzieć na temat tego właśnie Kornela, będącego dzieckiem Korczaka. Państwo Morawieccy, którzy byli zaprzyjaźnieni z państwem Żabińskim. Wyprowadzili się chyba gdzieś w okolice Wrocławia. Aha. Z Warszawy. Z Warszawy, tak. Że to była duża rodzina, chyba 9 dzieci posiadająca. Przeniósł się w wieku 17 lat do Wrocławia i tam rozpoczął studia na uniwersytecie, na Wydziale Fizyki. Nie interesowało nas jego życie, że tak powiem, osobiste, ponieważ to były takie lata, że on się ukrywał, on się musiał ukrywać, bo tylko słyszeliśmy, że on przychodził, że ukrywając się, przychodził na wykłady i się bał, że jak będzie wychodził, to będzie aresztowany. Takie były, że tak powiem, czasy. To znaczy był przyjacielem Wałęsy, czy jak? Nie, on był szefem Solidarności chyba na uniwersytecie, natomiast na Politechnice był pracownikiem wynajmowanym od uniwersytetu. Ale budował struktury tego niezależnego związku studentów i na uniwersytecie, i na
Politechnice. Na uniwersytecie ten cały związek studentów był trochę dość silny i od 1983 roku jego prawą ręką był chyba Kornela Mazowieckiego, był Grzegorz Schetyna. To zdumiewające. Wcześniej, że tak wiem, bardzo pomagał Kornelowi brat mojego szwagra od strony mojej siostry, Witek Walkowski, który nie żyje już. Tak. Został zaproszony przez kolegę właśnie z NZS-u 2 lata temu do Australii, do Brisbane, na krokodyle. I gdy wyjeżdżał z tego zoo, wjechał w niego pick-up i obciął mu głowę. Jechał, pick-up miał taką ramę i w momencie uderzenia ta rama się otworzyła i obciął mu głowę. Boże. Nasz naród, prawda, składa się, no niestety, to nie jest jednoetniczny naród, tylko wieloetniczny. Dlatego, bo już tak oficjalnie Liga Narodów na Piłsudskiego rzuciła 800 tysięcy bezpaństwowców, to znaczy no, Żydów z Rosji, głównie Litwaków. A później ktoś tam z jego otoczenia powiedział, no tak, oficjalnie to było 800, a tak naprawdę to prawie 2 miliony. No to już mamy 2 miliony. Biorąc pod uwagę tak dobre warunki życia tu w Polsce, no to, ta prokreacja jest, prawda, w postępie pewnie geometrycznym. No a oprócz tego, no to ja właśnie też niedawno miałam w ręku dokument, który generał Rokossowski podpisał dokument, że młodzi oficerowie z Armii Czerwonej, jeżeli sobie tu z jakichś względów, prawda, im się to podoba, to mogą zostać i dać im polskie nazwiska, no i takie eleganckie warunki życia, tak? A Marian Spychalski? Marian Spychalski był architektem. Tak. Marian Spychalski mieszkał na Żoliborzu. Nawet mój kuzyn Antoni Olszewski mieszkał właśnie bardzo niedaleko i później po wojnie słyszę, że tam na Starym Mieście jakaś willa i ludzie mówią, a to właśnie Spychalskiego, tam na Żoliborzu też właśnie Spychalskiego, no będąc architektem. Chodziłem z jego córką do szkoły. Z którą? PD1. Małgorzata. Aha, to taka blondynka. Nie. Ona nie była blondynka. Ciemnoczka, ciemne włosy. To pan na pewno dużo więcej wie niż ja. I też przyjechali z Rosji, czy to byli polscy Żydzi? Pani sobie wyobraża, na śmietnisku w Australii, w Sydney, zobaczyłem książkę, a myślę sobie, cała kupa książek. To były polskie książki. O. I czytam, że marszałek Spychalski był architektem. Tak. I przyjechał z wojskiem, jako już został oficerem i tak się wylansował. A, czyli on przyjechał, ale jak, przed wojną, nie, czy w czasie wojny? Nie, w czasie wojny. W czasie wojny. Wtedy, kiedy już Związek Radziecki czyli on przyjechał z Armią Czerwoną. Z Armią Czerwoną, tak. Na pewno musiał być po linii politycznej. Politycznej. I bo został tu i teraz jest tak zwanym rdzennym Polakiem. Tak. Jak to pogodzić, tak? Jak moi przodkowie stawali na polach bitew przez ostatnie 1000 lat, a tu mam takiego rdzennego Polaka, prawda, tam 50 czy 60 lat historii, no ale za to on ma tych willi, tam mieszkań i tak dalej, a ja tylko ciężką krwawicą zapracowałam, bo nikt mi nie dał, zapracowałam w kabinie tłumacza i w różnych, prawda, jako wykładowca na różnych uniwersytetach. Jakiego wniosku pani doszła, jeśli chodzi o pana Kornela, no to też, bo to jest przecież bohater Solidarności. Skończyłam studia w 1984 roku i w zasadzie już później odeszłam od, nie zajmowałam się działalnością, że tak powiem, społeczną. Te przemiany i tak dalej to znam z telewizji. No i oczywiście bez przesady, ale z literatury prasowej, no i z ludzi, którzy przyjeżdżali do Ameryki i opowiadali mi te historie. Czy pani uważa, że ta cała koncepcja, bo to wszystko się zaczęło od perestrojki, że to była, że tak powiem, produkt rodzimy, czy to przyszło
z jakimiś z obcymi, zagranicznymi wiatrami. Wydawało nam się, że to po prostu jest nasza, że tak powiem, inicjatywa, że to my robimy. I myślę, że ta pierwsza solidarność od 80 roku faktycznie była takim zrywem narodowym prawdziwym. I chodziło o poprawę życia robotników i innych obywateli. No nie do końca też chodziło o jakieś tam zmiany ustrojowe, ponieważ to wszystko wtedy też nie funkcjonowało tak jak teraz, jak należy, nie? Były różne układy. Natomiast ja miałam wtedy 20 lat, także też zostałam wprowadzona, zupełnie też nie, wszystkiego nie ogarniałam. Natomiast po 83 roku, już w trakcie stanu wojennego, powstała ta Solidarność Walcząca, którą Kornel prowadził. I wtedy już nie miałam w ogóle żadnej styczności w ogóle z tym ruchem. Co mnie zastanowiło, że w 87 roku przyszedł mój kolega wraz z żoną, szef NZS-u we Wrocławiu i powiedział, że na 1 maja, że tutaj na placu, bo mieszkałam w centrum Wrocławia, będzie pochód pierwszomajowy. No i chcemy tutaj przerzucić tych ukrywających się działaczy i do was do domu przyjdzie pan Pinior i jak nadejdzie ten czas... Pinior. Tak. No. Tego marszu... To żydowskie nazwisko, dlatego, bo ja w Chicago znam tak pana Piniora i to jest żydowska rodzina. Nie znam, no to był jeden z, że tak powiem, z głównych działaczy Solidarności wtedy, tak samo jak Frasyniuk. To było wszystko nagłaśnianie, że oni są tacy działacze. Podobno pan Frasyniuk właśnie finansuje panią tą Leopard. Dał 100 milionów czy coś takiego służbom specjalnym, a ci ludzie pozakładali firmy prywatne. No to teraz dają tak zwany kickback. Nie jestem zorientowana tak bardzo, chociaż na przykład moją pracę magisterską przepisywała na maszynie żona pana Frasyniuka, który siedział wtedy w więzieniu, no się rozszedł z nią po tych wszystkich, że tak powiem, głównych perypetiach. Dzisiaj jest bardzo zamożnym człowiekiem, słyszałam. Po 90 roku dużo, że tak powiem, były takie możliwości też, żeby się wzbogacić. Chodziła pani na studia z wybitnymi liderami Solidarności. Także, czy oni o taką Polskę walczyli, jaką mamy dziś? Ci ludzie o narodowym jakimś przekonaniu zostali wykluczeni. Solidarność przyjęła taką twarz globalistyczną. Tak, dokładnie. A czy uważa pani, że to na skutek wpływu masonerii, klubu Bilderberga, Unii Europejskiej? Kiedyś moja teściowa się spytała szwagra mojego męża, dlaczego tego Schetynę tak promują? I odpowiedź padła taka, że on był na jakimś obozie razem z panią Merkel. To by tłumaczyło. Ja mówiłam, czy skąd to sterowanie, ta inspiracja? Bo to, że naród można zawsze podburzyć i zrobić, że jest niezadowolony. I po to, żeby właśnie zdjąć panującą władzę i zamienić inną. Dlatego, bo chyba na samym początku to chodziło, robotnicy i tak dalej, to nie chodziło o zmianę systemu, tylko chodziło, to było niezadowolenie robotników. Oni chcieli dogonić to, co się działo na Zachodzie. Tam robotnik Volvo czy innego zakładu jeździł samochodem i wyjeżdżał za granicę i oni nie chcieli zmiany systemu. Zmianę systemu to chciały jakieś właśnie wyższe instancje, bo oni chcieli polepszenia, no przecież to było nawet, to nie, chyba nie. Zdaje się nazwowo było wyrażane, polepszenia życia robotników. Był jakiś zamysł, że tak powiem, bardzo dziwny. Dlatego, że w momencie, gdy kupiłam mieszkanie we Wrocławiu,
od pani profesor prawa karnego, która, że tak powiem, nie była czystą Polką. I ona zmarła i ktoś zadzwonił do mnie. Telefon był niezmieniony i zaczął mówić po hebrajsku, czy tam, nie wiem, idysz, ja się nie znam na tym. To była polska Żydówka, rosyjska Żydówka, czy jak? To była znajoma tej byłej właścicielki. Ja powiedziałam, że nie rozumiem, o co chodzi, więc ona była przekonana, że jestem jej córką. I zaczęła mi mówić, słuchaj Jolu, tutaj jest tak, że teraz mamy szansę wszystko poprzejmować. A ta cała Solidarność to było przejęcie, dlatego, bo kiedyś w Chicago ktoś mi tłumaczył, że w 68 roku wyjechali, prawda, najpierw to, no wcześniej wyjechali w 56 chyba, tak. Później w 68, to głównie przestępcy, oprawcy, głównie to była Żydokomuna, oprawcy, mordercy Polaków. To jest cały czas przekręcenie ze sprawcy w ofiarę. I oni na Zachodzie, ponieważ Zachód nic nie wie na temat tutaj, jak te stosunki wyglądały, oni funkcjonowali tam jako ofiary. Oni nie byli ofiarami, oni byli mordercami, oni byli sprawcami. Oni byli tymi, którzy właśnie z tych normalnych ludzi, z inteligencji, z elementu patriotycznego uczynili ofiary. Czyli to jest wrogie przejęcie. Ja to nazywam wrogie przejęcie. Kiedy przyszedł Gierek, tak, to wtedy te KCP, ZPR, tam armia, no ale przede wszystkim te, no to już było chyba wtedy SB, nie UB. I ten element polski zaczął wchodzić do grup kierowniczych. No i za bardzo się ta władza polska spolonizowała, więc trzeba było zrobić tą Solidarność przewrót, żeby Żydzi ponownie wrócili do swoich stanowisk chyba. To znaczy ci, którzy przyjechali na tych czołgach z Gwiazdą Czerwoną, szczególnie no chyba o tych chodziło, prawda? Także, mili Państwo, no to wspaniale, bardzo dziękuję za tyle oświecających mnie tutaj informacji. Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy.